Witam w Fallout Tactics. Pierwszej oficjalnej oznace, że z marką Fallout i jej wydawcą, Interplayem, dzieje się coś niedobrego. Zaledwie rok po premierze tej gry, Brian Fargo, założyciel Interplaya, odszedł po tym, jak inna firma wykupiła większościowy pakiet akcji i przejęła stery, a jego samego odsunęła na dalszy plan. Facet nie chciał być statystą we własnej firmie, więc poszedł w pizdu i założył In Exile Entertainment. Upadek Interplaya to materiał na osobny film, bo to fascynująca historia jak z tytana branży, pod skrzydłami którego wyrosły takie studia jak Blizzard czy BioWare, ale też odpowiedzialnego za ciąg jednych z najlepszych RPGów w historii, i to nie tylko z serii Fallout, stali się popierdółką sprzedającą na lewo i prawo swoje studia deweloperskie oraz franczyzy. Fallout Tactics jako pierwsza gra z serii został outsourcingowany innej firmie i w zamyśle miał być spin-offem umilającym czas graczom oraz zachowującym świadomość marki w ich pamięci do czasu wyjścia Fallout 3. Tego prawdziwego Fallout 3, który jeszcze wtedy powstawał w Black Isle u Interplaya, a nie tej sraki od Bethesdy. W każdym razie, Fallout 3 się nigdy nie doczekaliśmy, chyba że uznać Fallout New Vegas od Obsidiana jako ostatnią część klasycznej serii. Obsidian składa się w głównej mierze z członków Black Isle, którzy pracowali przy poprzednich Falloutach i New Vegas jest ich swoistym pożegnaniem z serią i jednocześnie też wykorzystywał wiele pomysłów z niedoszłego Fallout 3. Ja niestety nie uznaję Fallout New Vegas za ostatnią część serii, bo po pierwsze Primo został stworzony już za czasów Bethesdy i na ich zamówienie. A po drugie Primo Ultimo śmiga na ich dziadowskim silniku, od patrzenia na który zbiera mnie na wymioty. Tak, New Vegas jest znacznie lepszą grą niż Bethesdowe Fallouty, ale wciąż za dużo w nim ograniczeń z nowych Falloutów, jak na przykład niemożność mordowania dzieci, strzelania w oczy lub miażdżenia genitaliów. Do tego za dużo w nim łażenia i gadania z ludźmi. Oczywiście nie popierdoliło mnie i wiem, że dialogi to podstawa dobrego RPGa. Ale w nowych grach z serii wszystkie kwestie są już czytane przez aktorów, którzy robią to bardzo wolno. Zanim skończą mówić, ja już dawno przeczytałem to, co mieli do powiedzenia i albo muszę skipować, co wybija z immersji, albo czekać, aż skończą pierdolić, co z kolei nuży i frustruje. Jak dla mnie to totalna strata czasu, szczególnie kiedy nie mam już 13 lat i nie mogę grać po 8 godzin dziennie. Także w moim mniemaniu Fallout Tactics musi pozostać ostatnią klasyczną częścią serii. Niestety, bo ta gra nie obeszła się bez problemów. Ale po kolei. Zaskoczyło mnie, jak przy Fallout 1, że średnio pamiętam moją pierwszą styczność z tą grą. A nawet mniej pamiętam niż w przypadku jedynki. Z pewnością ogrywałem demo jak pojebany, bo wpadło mi w ręce w okresie największej fascynacji Falloutem i gorączkowego wyczekiwania na Fallout 3, wtedy jeszcze zwany podroboczym tytułem Van Buren. Tactics nie został wydany w żadnym czasopiśmie, prawdopodobnie przez swój chory rozmiar 4 płyt CD. Także żeby położyć łapki na pełnej wersji, musiałem wykazać się inwencją. Chociaż w sumie to nie ja musiałem, bo ja wtedy miałem jeszcze marne pojęcie, jak i skąd piracić gry, a nawet jeśli bym miał, to łącze miałem tak chujowe, że gra na tylu płytach ściągałaby się do dzisiaj. W każdym razie, któregoś dnia w sklepie, w którym pracował szwagier, w tym samym, w którym kupiłem jedynkę, moim oczom ukazało się ogromne pudło na wystawie właśnie z Tacticsem. Gra kosztowała jakieś pojebane pieniądze, ale na szczęście dało się to obejść, bo załoga sklepu nie miała problemów z rozpruwaniem pudełek i kopiowaniem płyt. Oczywiście mój szwagier nie miał nic wspólnego z tym procederem. I ja też nie miałem, to czysto hipotetyczna sytuacja. Po zainstalowaniu gry okazało się, że padłem ofiarą zaburzonego procesu kopiowania, bo w grze nie było żadnych sprite'ów poza żywymi postaciami i elementami otoczenia. Z kolegami kombinowaliśmy, jak przechodzić grę, w której brakuje pewnych asetów, ale ku mojemu zaskoczeniu było to możliwe i nawet sprawiało pewną frajdę. I tak aż do misji z eskortowaniem głowicy nuklearnej, której tam nie było, co skutecznie uniemożliwiało dalszą grę. Potem okazało się, że to nie był błąd pirata, tylko dość często występujący glitch w grze. A Interplay się dziwił, czemu dostali takie gówniane oceny za ten tytuł. Męczyłem się z tym, nazwijmy to z braku lepszego słowa, wydaniem aż do wyjścia gry w niezawodnej i przystępnej cenowo ekstra klasyce. CD Projekt połatał grę i jeszcze wypuścił ją na jednej płycie DVD, co było znacznie wygodniejszym rozwiązaniem niż wcześniejsze żonglowanie kompaktami. Co ciekawe, pomimo że mogłem teraz normalnie ukończyć grę, bo nie miała już tych wszystkich problemów technicznych, to nigdy tego nie zrobiłem. Głównie ze względu na to, że to niestety nie jest zbyt dobra pozycja. Nie jest też jakoś strasznie zła,
jest po prostu taka sobie. Pełna sprzeczności, monotonna i bardzo toporna w kwestii sterowania. Zapytasz teraz, jak klikanie myszką może być toporne. Ano może, jeśli między kliknięciem a reakcją postaci mija jakiś tydzień. Twórcy też nie bardzo mogli ustalić, czym ma być Fallout Tactics. Jak na strategię, nie ma tu za dużo strategii ani taktyki. Większość misji polega na wymordowaniu wszystkich wrogów na mapie. Jak na RPGa, nie ma tu za dużo RPGowania, pomimo że do gry został zaimplementowany cały system tworzenia i rozwoju postaci z poprzednich części serii. Niepotrzebnie, bo żaden build nie polegający na umiejętnościach bojowych nie ma absolutnie żadnego zastosowania tutaj. Można zainwestować punkty w charyzmę i retorykę, ale w grze nie ma dialogów, poza monologami NPC-ów, które zawsze są takie same. Tactics stoi w rozkroku między dwoma różnymi typami gier, a jednocześnie nie próbuje być żadną z nich. W dodatku zmienili także kompletnie silnik gry, przez co wszystko wygląda zupełnie inaczej. Niby użyta jest lepsza technologia, a jednocześnie wszystko jest gorsze niż w poprzedniczkach. Gra działa też ogólnie jak dupa. Wersja Steamowa, którą tu ogrywam, wymagała jakichś komputerowych czarów, żeby w ogóle się uruchomić. Było to sporym zaskoczeniem po tym, jak normalnie gram w dwójkę na Steam Decku. Po co więc się tak męczyć? A bo jak już mówiłem, nigdy nie ukończyłem Tacticsa i chętnie to zrobię na potrzeby tej serii. A poza tym, chuj w dupę Bethesdzie. Oni nie zrobili tej gry, więc nie może być taka zła. Także koniec pierdolenia, zaciągamy się do Bractwa Stali. Tradycyjnie zacznę od stworzenia postaci od podstaw. Tradycyjnie też jest do wyboru kilka gotowych ludków i tradycyjnie do niczego się nie nadają. Arkusz tworzenia postaci stara się emulować te z poprzednich części i pierwszy raz w serii daje możliwość stworzenia bohatera o innym pochodzeniu etnicznym. Sweet Baby byłoby w niebo wzięty. Wybrać też można sobie portret. Wszystkie są chujowe. Jak byłem mały, wmodowałem tu zdjęcie Jetta Li, ale na przestrzeni lat utraciłem moje umiejętności naukowe i już nie wiem, jak to zrobić, ani nie mam na to czasu. Skorzystam z nowej opcji i stworzę wykluczoną ekonomicznie i społecznie wieczną ofiarę niewolnictwa sprzed 300 lat. Kreator pozwala wybrać też kolor włosów oraz pancerza. Warto zwrócić uwagę, że pojawiła się nowa umiejętność – prowadzenie pojazdów. Później w grze będzie można kierować różnymi samochodami w czasie rzeczywistym i nawet zachować je dla siebie. Mój ziomek kogoś mi przypomina, więc tym razem dostanie inne imię. Wiek jak zwykle także nie ma żadnego znaczenia. Pierwotnie twórcy chcieli dodać możliwość tworzenia postaci innych ras jak mutanci czy gule. Z tego pomysłu ostało się tylko to, że w dalszej części gry można zrekrutować nieludzi do oddziału. Standardowo wybieram cechę Gifted, bo plus jeden do wszystkich atrybutów to prawie jak granie na kodach. Standardowo też Small Frame, bo to kolejny punkt praktycznie za friko. Charyzma, jak już mówiłem, jest totalnie zbędna. Ładuje co się da w zręczność, bo punkty akcji w walce to podstawa. Potem w inteligencję, bo choć nie ma tu dialogów, to mądra postać leveluje szybciej, jak w rzeczywistości. Zmniejszam maksymalnie szczęście, bo leję na jajcarskie spotkania na mapie oraz krytyki. Teraz jeszcze tylko trzeba dopakować wytrzymałość, percepcję i siłę. Ale siłę nie za dużo, bo walka wręcz jest totalnie skopana w tej grze. Z umiejętności wybieram konwencjonalną broń palną, bo przez większość gry i tak będę napierdalał ze zwykłego kałacha. Potem otwieranie zamków, bo po co się męczyć i szukać kluczy do drzwi lub skrzynek. Tu jest ta umiejętność pilotażu, ale w sumie nie wiem, na co się faktycznie przekłada. Nie wybieram jej, bo do pojazdów i tak jeszcze daleko. Nie wybieram też retoryki,
bo nie ma w tej grze aktywnych dialogów zależnych od statystyk gracza, więc zamiast tego dam skradanie się. Baczność. No dobra, słuchajcie, wyzmutowane czereśniackie radioaktywne worki gówna. Jestem Paladyn Rajczek. Odpowiadam za wasze wyszkolenie w sztuce wojny i przetrwania. Podczas mojej służby Bractwu osobiście wytrenowałem ponad 50 rekrutów i z dumą potwierdzam, że przeżyło aż 14 z nich. Starszyzna nakazała mi ukształtować wasze spedalone, zoofilskie dupy w zaradnych wojowników. Zamierzam to zrobić, nawet jeśli was to zabije. Nauczę was, jak je, śpi, chodzi, mówi, strzela i stawia klocka żołnierz Bractwa. Pierwszym etapem szkolenia będzie dla was rekrutowanie z okolicznych wiosek zdolnych do służby i uczciwej pracy małpiszonów. Waszym zadaniem jest przypominać starszym wiosek, że jeśli chcą dalszej ochrony Bractwa przed kurewstwem tego świata, to muszą wywiązywać się ze swojej części umowy i dostarczać nam surowców oraz najlepszych kandydatów do szkolenia w Bractwie. Teraz zabierzecie swoje zabobonne, niewyedukowane dupy do zbrojowni, gdzie wydane zostaną wam podstawowe uzbrojenie i pancerze. Za zepsucie swojej broni czeka was tydzień w karcerze, za zepsucie pancerza tydzień w karcerze. Za zgubienie któregokolwiek własnoręcznie was pozabijam. I jeszcze jedno, panienki. Witam w Bractwie Stali. Odmaszerować. Gra zawsze zaczyna się z trzyosobowym oddziałem. Stworzony ludek plus dwójka predefiniowanych żołnierzy. Na pasku interfejsu pojawiły się nowe przyciski, jak na przykład poziom agresji. Najwyższy oznacza automatyczny atak na przeciwnika, nawet z bardzo niską szansą na trafienie. Tu z kolei mamy próbkę Pożal się Boże dialogów. Klikamy na NPC-a i słuchamy jego monologu. Nie ma możliwości odpowiedzi, a treść jest niezmienna niezależnie od statystyk. Słabo jak na grę pozwalającą inwestować punkty w charyzmę i retorykę. Pierwsza misja polega na rozgromieniu bandytów w osadzie i uratowaniu zniewolonych mieszkańców. W trakcie gry pojawią się różne poboczne wytyczne, ale większość głównych zadań polegać będzie na zabiciu wszystkich wrogów. Wyruszam w teren samotnie, bo jak wiele innych mechanik w grze, sterowanie i zarządzanie oddziałem jest strasznie toporne. Kolejną nowością w serii jest możliwość ustawienia w opcjach walki w czasie rzeczywistym. Zmienia to Tacticsa w grę akcji i łagodzi trochę jego ogólną ociężałość. Zarządzanie ekwipunkiem doczekało się paru usprawnień, jak na przykład używanie przedmiotów z poziomu ekranu plecaka za pomocą podwójnego kliknięcia albo przenoszenie rzeczy prawym kliknięciem zamiast przeciągania ich za każdym razem. Postacie są raczej słabo zanimowane, ale animacje śmierci są czadowe. Niestety nie ma tu za wiele do objaśniania. Trzeba zabijać i zbierać loot, który potem się spienięży w bunkrze Bractwa. W tym budynku znajdują się uwięzieni tubylcy. Dla lepszej oceny końcowej warto ich nie krzywdzić. Pomóc w tym może przestawienie broni na tryb pojedynczego strzału. Bardzo podoba mi się myk, że postać walczy dalej, nawet podczas przeglądania plecaka lub pojemników.
Po zaliczeniu zadań w misji, na mapie pojawi się punkt ewakuacyjny umożliwiający opuszczenie mapy. Na odchodne można zagadać do starszego wioski. Pochwali sukces misji, a w przypadku porażki będzie rzucał klątwami. Żeby opuścić mapę, wszyscy członkowie oddziału muszą udać się do punktu ewakuacji. Wtedy też można posłuchać podsumowania misji, w którym nasz dowódca wyliczy nasze wszystkie sukcesy i porażki. Podróż między lokacjami odbywa się praktycznie tak samo jak w poprzednich grach. Po kolejną misję należy udać się do bunkra Bractwa.